O, siema! Jest jeszcze jedno podsumowanie. Tym razem z Last FM. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że tym razem będziemy mieli Spotify'a, Apple Music oraz fizyczny nośnik CD-ków w jednym miejscu. Yeah! Bez przedłużania. Przejdźmy już od razu do podsumowania. Mhm. Tu mamy. Jak można zauważyć. Jest 8% mniej skromni niż w 2022. No tutaj widzę już spoilery. No <laughs> też trzeba pamiętać, że tutaj Last F -y podzielił to na dwa. Jeden to właśnie jest ten playback. A Celebration How to List. Scroll, out, Parade, Sack. Ogólnie. No i przejdźmy go. Posłuchaliśmy łącznie 824 artystów. No i chyba tutaj w tym Martyny ogólnie mojej siostry artystów. Jeśli chodzi o to, to raczej moja liczba ze Spotify'a, no. No tutaj się troszkę nieco pokrywa. No, no też nie wiem, najwięcej było na Apple. z nich raczej też większość artystów co na Spotify'u się w ogóle pokrywa z Apple, więc elo do widzenia. No w ogóle najwięcej kuźba. Mm. Była no, aż 824, bardzo dużo muszę przyznać. Albumów posłuchać prawie 2000, a konkretnie 1977 albumów. <gryw> Więc też już, kuziwa wow, dużo. No i tracków posłuchaliśmy 7400. 45, tak? 745 kawałków. No tutaj akurat jest to do końca. No i to jest schrobliwe, jest 29 780. Więc yes, no, też mogą być też podwójne. Let's break the down, czyli kolejny segmencik. You listen to around... No tutaj są tutaj nieco dokładniejsze 87 dni i 18 godzin muzyki. Nice. Which is enough to fill czterysta cztery kaset tapes. Tak, można. Tak, czyli chodzi o to, że jest to wartość posłuchania 1404 kaset. Tak. Chodzi o to, że tak to porównują do kaset w pewnym sensie, że, że ten wyznacznik słuchania tych 84 dni jest równoznaczny z posłuchaniem 1404 kaset magnetofonowych. Czajcie to. Or fly the moon 27 times. Czy. Latanie na księżyc 27 razy, ujadny. You shoot out from the crowd. No dobra, czyli jesteśmy w tym gronie fandomu, no i ma... Aha. Out of everyone the last FM, you were the... 13... 15th top listener for this artist. Hmm, jestem 54. najpopularniejszym artystą, słuchaczem tego artysty. No i jaki to jest artysta, no. Lochy i Smoki! Yeah! Zostałem poplesynerem lochów i smoku. Nie no, to jest już w ogóle korona. No. Chociaż powiem tak, że <grym> nie trochę tak jest. <grym> Ta, you are the 21st top listeners of this album. Czyli jestem 21 st top listenerem tego albumu. I tym albumem jest safe title We as Romance. Aż tak mało ludzi słucha tego albumu? On jest strasznie underrated, powiem szczerze. Zresztą, Buddha, no kurwa. No. Ale to jest taki najbardziej underrated album z całego. We As Romance. Nawet ten album mam na fizycznym nośniku i był chyba jeszcze zgrywany do tego. You are the third top listener to this track! Czy jestem w top 3? O ja! I co tu jest? Renegade! Znowu We As Romance. Chodzi o save title We Romance. As Romance. Renegade. 51 skrobli. Ja nie mogę. Elisyn like... ...or no other. No kurde. No i tak wygląda... Jeszcze tu tak, tak wygląda też e, ogólnie brameczki... Takie pagóreczki, całkiem spoko. No i tak, pierwszy Metalcore. No to wiadomo, to notorycznie widać było. Drugie miejsce zajmuje post-hardcore. Potem mamy klasyczną wymianę metalu. Potem mamy black metal, i tutaj już widać, tutaj, że. Hmm, no tutaj takie tycie fragmenciki black metalu. Zresztą też widzę bardzo dużo hardcore, praw się znalazło i też. No to są większe. Potem mamy death metal, i też widać tu bardziej takie tyczki. Deathcore, który widać też, ma takie tyczki, chociaż widać tu mocno. No, i tutaj rok, i tutaj tego jest sobie najmniej. No, to tak wygląda, właśnie, no, pagórki. No, tutaj akurat żadnych kombinatorskich gatunków. No, post-hardcore to są te nowsze zespoły hardcore bandy, czyli właśnie te metal kory, właśnie te kory, to są te nowsze. Jak jest post, to chodzi o nowsze. Podoba mi się to, że to bardzo przypomina mi e, ogólnie okładkę Joe Division. A pan chyba każdy ją kojarzy, i to wygląda momentami jak. Jool division. Your favorite time to listen was 8 p.m. Czyli ósma. Wieczór, czyli chyba 20, tak mi się wydaje. A am to z pora. No, 8 chyba, no ósma chyba. Aram. Czytam. O, your scroll the most. On Sunday. Tak, czyli najwięcej było skrobi w niedzielę, a konkretnie 4 lipca. Hmm. No bo tak to jest, jak siedziesz w aucie przez pół dnia, czy nawet większość czasu i potem dostajesz pierdolca, masz jeszcze najprawdopodobniej choroby lokomocyjne w postaci no właśnie to, że ci się robi niedość. A, no i bohaterowie 2023. Co tam jest? This artist was your headliner act. Jest to We came as Romans. Nowe nie znałem. You know. 803. No i co potem było? We came as Romans, numer jeden. Potem Bring me to Horizon. 603. A day to remember. Potem while she sleeps. Potem mamy Aslaj. Dying English Aslaj. Trinks. zajął. Lorna Shore. exactly Potem mamy Architects. Potem mamy Trybiuma. Na końcu Angus Burns Red. Dalej. One album. Keep you coming back for more. Jest to the seventh. Sons od Bury Tomorrow 201 Scrooge. Ta wow, to widać. Czy znaczy już wcześniej, ale już wcześniej był on słuchany, ale to były pojedyncze single. W marcu widać, że już album wyszedł i jas, yes, wystrzeliło jak z procy po prostu. The Sun Sons, akurat to jest naprawdę bardzo dobry album. Jest to The Best of Bury Tomorrow, ale co powiemy więcej w podsumowaniu, już go sobie powoli szykuję. Tylko, no. To jeszcze jest na etapie ławki rezerwowej, ale już też będzie ona przygotowana. No tu można wybrać. Topka 9 to tak. Tutaj się schował jeden album. Seven Suns, potem mamy Bloom. potem mamy Meteorę 20, potem mamy wspomniany sobie w Weekend Wickeman's Romance na czwartym, no piąty jest Take Me Back to the idea". Potem mamy Slip Sociality, potem mamy właśnie Big Fifa, właśnie. No, jest długi album. Pin Ramesa. Potem tu się ukrywa Code Like War of Tylko tutaj widać, że przeglądarka chujowo trochę działa na takie kolorki. True Power. The Death Peace of Mind. The Surface. Hmm, nawet, nawet poszerzyć. Potem mamy Shoguna, na którego robiłam recenzję. Potem mamy Code Orange i Habowa, Mamy. Wake Theta, potem mamy This Is Six, potem mamy chyba wspomniane Lochy i Smoki płyte, które się nazywa mogłem zostać w domu i grać w gry. No i Classic Symbols, The Broken Spirit, mamy Flash Coffin, mamy Force Restoring Force, do którego będziemy w tym roku już przechodzi i chyba będzie znowu w topce. Mamy jeszcze <laughs> jeszcze kolejny architekt z mamy Mortalem. Przypomnę, a, uh, Who Saw That, The Wish, chyba to się nazywało. A, muszę sobie przypomnieć, no i potem mamy Tracking Back Roots, potem mamy... ...Polifia i yes, slide Dying. Words And this track was your unfurled... ...tak, hymnem oczywiście rok 2023 został... ...Sunshine! 60! No, widać kiedy ten utwór wychodził, bo tutaj wiadomo, tutaj pustka, no bo tego utworu nie było. Chyba widać kiedy no, mniej więcej mógł wyjść. Sunshine numer jeden, drugi jest Dark Blue, trzeci Renegade, czwarty właśnie 20, half 13, no nie wiem jak, 3 I The Artificial Suicide, więc co nawet całkiem się pokryło ze Spotify'em. No, i tutaj można sobie po prostu wybrać. No, i tutaj można. Uh, view Full Report. No, i tu się właśnie to sobie spojrzę. O, co ciekawe, to mamy nawet ciekawostki. No i tak. Mniej odkryliśmy o 4% nowych artystów. Tak, 32% to są nowi artyści, top nowym artystą jest Dystent. 12, no czyli o 4% mniej, czyli nie jakoś specjalnie. No drogą tutaj już przebiliśmy nowy rekord, tak, w tym roku, jeśli chodzi o artystów i albumów, no bo new peak. Traki już, no 5% więcej było, widzę. Nowych albumów było mniej, no tylko 12%, więc 30 stanowiły nowe albumy, a 30 jest nowe traki. Co mamy ten Chart Daily Scrub i tu chyba widać. Ile sobie tu poskróbaliśmy. Pod koniec już widać, że mniej ale wiecie, no tutaj też słucham na, im, na tym koncie Spotify, więc pewnie no tak. No tutaj nam zdarzały się sytuacje gdzie w ogóle. A też tak wygląda też rozkład tyle artystów. W zeszłym roku było 700. 23, a skrobi było faktycznie już więcej. A no, też widać, że z ilością spadł. No i tutaj chyba widać ci. Czyli 20 jednak faktycznie. No tu też mamy ten. Tu mamy weekly skrobi, i tak to chyba więcej wygląda. Taka średnia na każdy dzień. Tu mamy muzykę dekad. Podoba mi się to, że Slipknot został zakwalifikowany jako 1800, mimo już płyta wyszła tu. No to tak, ale co tu robi Slipknot, tego nie wiem. Debiut Slipknota wyszedł w tej dekadzie, nie, nie w tej. No, komuś się coś pomylił. No tutaj trochę to widać, że... Ale też jest podział na dekady i mainstream score wynosi 59, czyli taki sam. No, tutaj to jeszcze to są jakieś drobne ciekawostki. Na przykład, Did you know the first track your score this year is dying is absolutely safe by architects? Uuuuh, czy pierwszą utworem był architekt. A ah, you listen to 32 tracks for Call the wall in the title How is romantic to get the dead cross No tutaj dalej nie będę tutaj przeskromulowywać, bo tutaj będzie za dużo danych i film by się nie, nie rozciągnął, a ma być krótko, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.